Dzisiaj chcę przedstawić otwarcie pudełka z kamerą Canon XF400. Jest to nowy model kamery Canon, najnowszy model. Praktycznie jeszcze jest ciężko kupić go w Europie. Wczoraj pojawiła się jedna sztuka w Anglii w sklepie i udało mi się trafić i już jest na drugi dzień, już przyszła dzisiaj do mnie, więc mamy w opakowaniu dosyć grubą instrukcję. Obecnie nagrywam kamerą Sony AX100. Postanowiłem zmienić to na coś lepszego. Długo czytałem w kamerach. Wahałem się między lustrzanką. Tak, może będzie lepiej widać. Więc wahałem się przy kupnie między aparatem Sony S7II S. Później postanowiłem, że biorę Panasonica model X1, też jeden z nowszej linii, niecały rok czas ma. Taki zasilacz tutaj widzimy do tej kamery. No zasilacz jest dosyć dziwny, bo bardzo duży jest kamera. Nie wiem czemu taki duży, jeszcze kable są sztywne, bo zimno na dworze dzisiaj. Ta kamera Panasonic jest fenomenalna, X1. Śliczny odbiór, czyściutki, krystaliczny. To same plusy ma. Ale jak zobaczyłem tego Canona, to jednak skierowałem się w stronę tego Canona, dlatego że ta kamera Canon jest poręczniejsza, jest mniejsza. Z Panasonicem jakbym gdzieś wyszedł, nagrywał, to już tak ludzie się patrzą, już takie jest nastawienie trochę nerwowe u ludzi. To już nie ma tego luz bluz, takiego rozluźnienia. To nie jest to. To musi być coś delikatnego, żeby ludzi nie denerwowało za bardzo. Nie każdy lubi być w obiektywie. Przewód tutaj do tego zasilacza mamy. Co dalej jest? To jest europejska wtyczka, przewód. Następnie jest pilot. Bateria tutaj bodajże jest 2600 z groszami, 2550 mAh. Ale już baterię dokupiłem, zamiennik, jakąś podróbkę chińską. Także oczekuję, aby przyszła. Na obiektyw. Dość szczególnie oni to rozwiązali tutaj. Ale bardzo fajnie. Okej. Więc tu jakiś taki styropian jest. Aha, jeszcze śruby. Przechodzimy dalej. Uchwyt do mikrofonu. Kolejną rzeczą, którą bym chciał jeszcze zmienić wraz z tą starą kamerą Sony, którą będę chciał chyba pozbyć się, będę musiał kupić mikrofon, ale naprawdę nie wiem jeszcze, jaki mikrofon mam wybrać do tej kamery. Uchwyt. No nie ma tutaj nic z gumy. Czysty plastik. Tutaj jest złącze. Przez to złącze przechodzą wszystkie sygnały, także należy delikatnie z tym. Dwa wyjścia na mikrofony
XLR, trzypinowe. Tutaj jest regulacja dźwięku właśnie. Do podpiętego mikrofonu lub mikrofonów. Tutaj jest blokada wyzwalania nagrywania. Bardzo fajnie nawet chodzi w tej pozycji. Fajnie, że nie ma krótkiego skoku przy zoomie, także to już jest plus. Rączka. No i teraz główny gość programu. Już to pudełko jest nam niepotrzebne. Kamerka, która właśnie zaimponowała mi, że jest to model profesjonalny, ale jest małych rozmiarów. Kamera charakteryzuje się takimi dość dobrymi parametrami. Matryca jest wielkości 1 cala, to jest CMOS. Zoom kamery jest to 15 razy ma przybliżanie. Kolejną rzeczą bardzo ważną jest tutaj to, że ona do obróbki obcego obrazu używa, tu są dwa zaawansowane procesory, które nazywają się Digic DV6. Bardzo, bardzo istotną rzeczą, która zbiera pochlebne opinie i ludzie są zafascynowani tą opcją, jest autofokus tej kamery. Jest wręcz doskonały, dlatego że ta kamera ma zastosowany jakiś system, który się nazywa Dual Pixel CMOS Autofocus. I ona jakoś podwójnie szczytuje wszystkie parametry z obrazu. Ale robi to tak dobrze, że no jest to zachwycająca sprawa. Następną rzeczą, to już w każdej kamerze jest, gniazdo na dwie karty. Tutaj wkładamy karty SD. Możemy ustawić taką opcję, że najpierw obraz będzie nagrywany na pierwszą kartę. Pierwsza się zapcha, przejdzie na drugą i później zamknie koło. Ale można zrobić tak, żeby była duplikat, kopia i obraz, żeby był nagrywany od razu na dwie karty, co jest często wykorzystywane właśnie przy rejestrowaniu różnego rodzaju materiałów, głównie wesela, jakichś takich ważnych uroczystości. Chyba jest lepiej jednak naraz na dwie karty. Slow motion ma w 120 klatkach. 4K nagrywa z biratem 150 MB. Moja poprzednia kamera Sony maksymalnie 100 MB. Także już samo to pokazuje, że jej obraz musi być naprawdę doskonały. A 4K rejestruje w 60 klatkach, co dotąd było domeną bardzo, bardzo drogich kamer. Wyświetlacz ma wielkość 3,5 cala. Wtyki mikrofonów to jest XLR, 3-pinowe. Cała kamera nie jest ciężka, waży 1150 kg. Trzeba zaznaczyć, że jest to model profesjonalny. Tutaj przykręca się uchwyt do mikrofonu. Teraz spróbuję przykręcić i pokazać. Tak się prezentuje kamera po zmrożeniu. Fajna jest naprawdę, jest nieduża, mała, poręczna. Ten ciężar jeszcze nie jest taki dość kłopotliwy. Canon, no cóż można powiedzieć o Canonie.
Nie miałem nigdy Canona, ale Canon ma fajną cechę. Ten obraz, zwłaszcza obraz na rejestru, obraz człowieka, ma niesamowitą kolorę, barwę. Chodzi o kolor skóry. Jest to barwa taka ciepła, taka słodka, lekko magiczna. Sony nie daje tego, ani Panasonic. Tak, Panasonic jest jeden czyściutki obraz, praktycznie przezroczysty, jakby powietrza nie było. Niesamowity, ale brakuje jakiejś takiej magii tej barwy, czego już później się w postprodukcji ciężko też uzyskać. Zmieniając jakieś tam parametry, żeby uzyskać się barwy, to już musi być tak, jak jest obraz naświetlony przez matrycę, to już później nic więcej się nie zrobi, a na pewno jest to ciężko. Fajnie wygląda. A jeszcze jest para na tym, na obiektywie. Bardzo jestem zadowolony z tego zakupu. Kamera niewątpliwie tutaj ma jedno gniazdo wlotowe powietrza. Tu jest wylotowe i tam jakieś pewnie silniczki są, które chłodzą ją. Jest to kamera, w której nie widać, że ona jest profesjonalna, bo to jest całkowicie profesjonalna kamera, której parametry są naprawdę wielce obiecujące. Są trzy modele tej kamery. ISF 400, 405 i XIA bodajże 10. I jaka jest różnica? 405 ma taką różnicę, że tutaj z przodu ma gniazdo, w tym miejscu gniazdo SDI, czyli wyjście profesjonalnego jakby sygnału na monitor do studia, na przykład do podglądu. Ale za ten bajer trzeba zapłacić aż o 500 funtów. 500 funtów w funtach, tak? 500 funtów droższy jest model kamery, która się nazywa XF405. Ona tylko ma to gniazdo SDI, także nie warto dotykać. Natomiast ta dziesiątka XIA bodajże nie ma tej rączki, nie ma dodatkowych, nie można podłączyć tych mikrofonów na złącze XLR. Tutaj mamy oczywiście filtry. Na pewno cechą bardzo fajną jest to, że można sobie uchwyty odkręcić i mieć samą kamerę. Wtedy no tylko tracimy to, że nie będziemy już mieć dość dobrej jakości dźwięku, bo ten wbudowany to nie jest za bardzo dobry, ale można sobie poradzić to w jakiś inny sposób.
przepraszam za moją relację dzisiaj taką ciężką, ale jestem bardzo chory, mam temperaturę, także jest mi mam mały trochę wysiłek z mówieniem i nie sprawia mi to dzisiaj jakiegoś, nie mam komfortu po prostu i ciężko mi to jest też opisać jej jakieś tam fajne wartości, także taki będzie dzisiaj film tylko, ale no po prostu chciałem to nagrać, aby móc możliwość pobawić się nią, zobaczyć jak ona pracuje.